Dzień dobry, nazywam się Adam Drogoś, jestem kandydatem na burmistrza miasta Otuchowa. Po wczorajszym programie dostałem wiele maili, wiadomości, telefonów. Między innymi zarzucono mi, że nie znam się na gminie, nie znam się na pozyskaniu środków unijnych. Chciałem tu sprostować, iż jako dyrektor szkoły miałem do czynienia z wieloma projektami unijnymi, składałem wnioski i środki unijne żeśmy otrzymali. Dotychczas o środki unijne występowałem sam lub z małą grupą ludzi, a obecnie przy wsparciu wielu pracowników gminy i miasta Otuchowa można te środki wykorzystać i dostać w większej liczbie. Ponadto, mając kontakty zagraniczne, można zaprosić inwestorów z zagranicy, aby być może również w Otuchowie jakieś miejsca pracy się znalazły. Ponadto chciałbym się odnieść do zarzutów, że nic nie obiecuję, nic nie daję jakiegoś innego programu rozwoju Otuchowa. Więc chciałbym powiedzieć, iż mam wiele pomysłów na rozwój. Być może skorzystam z wielu pomysłów pana Rysia, drugiego kandydata na burmistrza, ponieważ ma bardzo dużo. Jednakże na początek chciałbym poprawić stan turystyczno-sportowy gminy Otuchów. Miasto Otuchów jest piękne, gmina jest cudna. Są piękne miejsca do zwiedzania, do chodzenia po Otuchowie, ale brakuje wielu rzeczy. Sam w życiu byłem sportowcem. Biegałem, byłem 3 razy na mistrzostwach Polski w sztafetowych biegach przełajowych. Byłem raz na indywidualnych biegach sztafetowych. Grałem w piłkę ręczną, w piłkę nożną, w piłkę siatkową i inne dyscypliny sportowe. I chciałbym, żeby młodzież, która jest i dzieci z naszej gminy miały dostęp bezpłatny do hal sportowych. Oprócz tego ludzie starsi, 50+, na przykład ja, gdzie lekarz zabronił mi czynnie uprawiać sport, ale polecił spacery, jadę na rowerze, a tu gdzie? Nie ma. Więc chciałbym, aby stworzyć sieć ścieżek do chodzenia, ścieżek rowerowych, ale żeby ewentualnie zabezpieczyć dodatkowo dla turysty miejsce do siedzenia, do odpoczynku, należałoby wzdłuż Otuchowa i wiosek rozłożyć również sieć ławeczek, zadaszonych miejsc do spożywania posiłku. Dodatkowo, jak wszyscy wiemy, młodzież i dzieci, którzy korzystają z hal sportowych w Otuchowie, muszą za nie płacić. Więc zapewniam, że gdybym został burmistrzem, to młodzież i dzieci będą miały bezpłatny dostęp do hal. I nie tylko w dni powszednie, ale również w weekend. A teraz może coś na temat atmosfery. Napisałem, chcąc uzdrowić atmosferę w gminie, przyjść do głosowania. Ja chcę tą atmosferę uzdrowić. Proszę Państwa, wyobrażam sobie tak. Wchodzi petent do ratusza, czy do urzędu miejskiego, będzie gdzie to się znajduje, do jakiegoś wydziału i chce z Panem załatwić. Dewiza jest jedna. Zasada. Petent ma wyjść z urzędu zadowolony. Nie po tym, że został pozytywnie potraktowany, czy jego sprawa została pozytywnie załatwiona. Petent ma być wysłuchany z uśmiechem przez pracowników gminy. I do tego będę dążył. Chodzą plotki, że jak tylko wejdę na urząd burmistrza, to wszystkich moich znajomków prowadzę, a pracowników, większość pracowników Urzędu Miejskiego zwolni. Proszę Państwa, nie przewiduję żadnej zwolni. Chyba, że ktoś nie będzie chciał pracować dla dobra gminy i miasta. Dodatkowo, dla poprawy infrastruktury Otuchowa chciałbym zacząć renowację lub przebudowę małego placu targowego, który się znajduje koło rynku, bo te budy szpecą wygląd Otuchowa. Można by było postawić piękne, drewniane domki,
gdzie ci wszyscy prywaciarze mogliby sprzedać swoje produkty. Oczywiście nie za własne pieniądze gminy postawić, ale przy współudziale właśnie tych właścicieli butików. Można na to pozyskać środki unijne, również na rozbudowę placu targowego. Wtorkowe, oczywiście jarmarki są tradycją i one tak muszą zostać. I jeżeli Państwo by szli w stronę cmentarzy, to aż serce boli, jak się patrzy na rozwalone mogiły, pomniki na starym cmentarzu małym i na nowym, na tym dużym starym cmentarzu również. Dlatego chciałbym pozyskiwać środki unijne na renowację pomników, mogił starych, pomników na starym cmentarzu dużym oraz na odwodnienie. Jeżeli przyjdzie ulewa albo zima, to na cmentarz nie idzie wejść, bo wszędzie jest woda. To chciałbym również uczynić. Ponadto brakuje miejsc dla mieszkańców na sobotnie czy niedzielne popołudnia. Nie ma ogródków, nie tylko piwnych, ale również innych, żeby rodzinnie wypocząć. Dla niepełnosprawnych nie ma żadnych podjazdów na chodniki do domu kultury, do kina. Nie ma podjazdów, tego brakuje. Dlatego też chciałbym, aby tymczasowo może jakieś zastępcze podjazdy zrobić, a później dostosować wszystkie chodniki w Torze dla niepełnosprawnych.